Halo? Michał? Jestem na lotnisku, zaraz odlatuję do Zurichu. Jak to tak znienacka, bez pożegnania? Właśnie dzwonię. A kiedy wracasz? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Muszę kończyć. Napiszę do ciebie, pan. Halo? Michał! Na lotnisko Okęcie, błagam jak najszybciej. Dla pięknej pani wszystko. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam, panie Adamie. Jak ostatnim razem rozmawialiśmy, nie skojarzyłam, kim pan jest. Ale to teraz już zupełnie bez znaczenia. Teraz jest pan kompletnie kimś innym. Nie bardzo rozumiem. Naprawdę? Zresztą nieważne. Ruszaj do roboty. Najpierw chciałbym porozmawiać o Kasie. O Kasie już? Zgadza się. Płacę wam 7% utargu z całej sali na całą kapelę. Codziennie po zamknięciu budy. Czasem to będzie bardzo dużo, a czasem prawie nic. Trudno. Musiało cię nieźle przycisnąć, co? Inaczej byś się tu w ogóle nie pojawił, prawda? Chciałbym prosić o zaliczkę. A ja z reguły nie daję zaliczek. No wiesz, przynajmniej przed pierwszym graniem mógłbyś się urżnąć, wiesz, nie przyjść. Bardzo mi na tym zależy. Pewni? Berni! Jestem. No co jest do cholery? Wypłać Adamowi 1000 złotych zaliczki. Przepraszam bardzo. Chciałam skontaktować się ze swoim wspólnikiem, on zaraz odlatuje do Zurichu i ja nie mogę go znaleźć, chyba jest już po odprawie. Czy mogłaby pani mi pomóc, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Jego nazwisko? Michał Nowicki. Proszę tutaj chwileczkę poczekać. Pan Michał Nowicki, oczekujący na samolot do Zurichu, proszony jest o zgłoszenie się do przejścia przy odprawie paszportowej. Powtarzam, pan Michał Nowicki, oczekujący na samolot do Zurichu, proszony jest o zgłoszenie się do przejścia przy odprawie paszportowej. Jak noc spokojna, skradam się. Po cichu szepcząc imię swe. Nie wiem, czy znasz tę samą twarz, czy w lustrze nocy poznasz mnie. Lata minęły, bo patrz wstecz, poznałem świat, ciemny wiek. Straciłem dar, uśmiechu znam, życie nie stoi. Nie, to jest ciągle nierówno. Znaczy śpiewanie jest okej, ale z ruchem nie jest.
Odpocznijcie trochę i potem jeszcze poćwiczcie sam taniec, okej? Wiesz co? No, sorry, ale... Masz chyba rację. Wiesz co, napiję się wody i za chwilę powtórzymy jeszcze raz, okej? Sure. Mineralny. No co? Nie jesteś ciekawy, co u Jacka? Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, to raczej pani nie była ciekawa, co z Jackiem. Wyciągnęłam go. Leczy się w Monarze. Jak widzisz, nie jestem takim potworem, jak ci się wydawało. Nigdy tak o pani nie myślałem. Przestań z tą panią. Jestem... Jolka. Jolka, Jolka! Pamiętam. Słuchaj, mam dla ciebie coś, tu są nuty w środku. Przejrzyj. Ale ja nie znam nut. Jak myślałam. W środku też jest kaseta. Moglibyśmy to razem zaśpiewać. Michał! Michał! Jest pan już po odprawie paszportowej. Nie może pan pomóc. Nie, na moment. Proszę. Chciałeś wyjechać tak bez pożegnania? No przecież telefonowałem. No tak, ale nie powiedziałeś, że masz dzisiaj samolot. Uciekasz? Może. Przede mną? Jesteś mi najbliższy, przecież wiesz o tym. Tak, ale zaraz po Adamie. Jakoś przestało mi to wystarczać. Tak się jakoś porobiło. Pasażerowie odlatujący do Curychu proszeni są do przejścia numer 6. Powtarzam, pasażerowie odlatujący do Curychu proszeni są do przejścia numer 6. Muszę już iść. Będzie mi cię brakowało. Bardzo. Bądź szczęśliwa. Michał. Adam Rozdrażewski mieszka teraz ze Ewą w jej mieszkaniu. Nie rozumiesz? Tak wielka miłość wcale mi nie wygląda na przypadek. Posłuchaj, kochany. Ja myślę, że ten Adam coś wie, ale to jest dużo za mało. Może on myśli, że ona wie coś, czego nie wie on? Może już tego szukał i nie trafił? Jestem pewna, Jose. A po cóż by inaczej? Taki atrakcyjny, przystojny mężczyzna zadawał się. Posłuchaj, on może mieć każdą kobietę. Uspokój się. Przecież wiesz, że mnie nie. Ja jestem twoja. Te quiero, mi amor. Besame. Tak, kochany. Muszę koniecznie dowiedzieć się wszystkiego, zanim on się dowie. Muszę go wyprzedzić. A może uda mi się ją nakłonić, żeby wyciągnęła z niego jakieś informacje? Ta Renata? To bardzo dziwna kobieta. Cwana. Ale nie martw się. Nie tak cwana jak ja. Poradzę sobie. Pierwsze lody zostały przełamane. Wiem, gdzie ją boli. Pytam panią jeszcze raz. Z czyjego polecenia przewoziła pani dolary za granicę i komu miała je pani tam wręczyć? Nikt mi niczego nie zlecał. Nikt nawet nie wiedział, że wyjeżdżam. To były moje pieniądze. Wzięłam je z banku, żeby mieć na podróż. 40 tysięcy dolarów, tak? Bo to miała być podróż dookoła świata. Żyjemy w wolnym kraju, tak czy nie? Mogę się chyba wybrać w podróż! Komu ma się skończyła? Owszem, ale nie ma pani prawa wywozić pieniędzy za granicę. Skąd pani wzięła te pieniądze? Ja całe życie oszczędzałam. Żyłam bardzo skromnie i oszczędzałam. A gdzie pani pracowała? W sądzie. Byłam maszynistką. Kiedy pani przestała pracować? 25 lat temu. No, wtedy urodziła się moja córka.
profesorem. I chce mi pani wmówić, że z profesorskiej pensji odłożyła pani 40 000 dolarów, które potem miała pani zamiar wywieźć nielegalnie za granicę. Czy pani robi ze mnie wała? Nie. Pani kupiła bilet na lotnisku, prawda? Tak. A dokąd? Ja słucham. Pytam, dokąd chciała pani lecieć? Ja... Pani... Proszę pani, pani kupiła bilet w ostatniej chwili. Wszystko wskazuje na to, że było pani wszystko jedno, dokąd chce lecieć. Pani ucieka. Nie, to nie ma nic do rzeczy. Ja mogę jechać dokąd chcę. Ale nie z 40 000 w walizce. Pani nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Próba przemytu 40 000 dolarów. Czynna napaść na funkcjonariusza urzędu celnego, który poniósł uszczerbek na zdrowiu w postaci złamanej nasady nosa i jednego zęba. Stawianie oporu przy aresztowaniu, lżenie policjanta na służbie. Chyba wystarczy, prawda? Ma pani przechlapane. Nie możecie mi zabrać moich pieniędzy. Nie możecie mi tego zrobić. Ale czy pani nie rozumie, że grozi pani do 10 lat więzienia? Ja jestem niewinna, przysięgam! Ja nie wiedziałam, że nie można wywodzić gotówki. Naprawdę nie wiedziałam. Musi mi panu wierzyć. Skąd pani wzięła pieniądze? Nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? Nic nie mogę na ten temat mówić. Boi się pani. On tam jest zamieszany w jakieś podejrzane interesy, rozumiesz? Owszem, dorobił się majątku. Jakim sposobem to dopiero mi Kamilka uświadomiła po powrocie. Wyciągnęłam z niej to i owo. Głos jest niebezpieczny, rozumiesz to? Niebezpieczny to znaczy? To znaczy, co znaczy. Groźny jest. A teraz ona, żeby się zemścić, chce go zawiadomić, że nigdy nie była jego... No wiesz... Córka. No właśnie. Ktoś pani grozi. Nie, ja nic nie mogę powiedzieć. Jestem niewinna. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi, ja nie chciałam nic przemycać. Nie znałam tych przepisów celnych. Nie chciałam zrobić krzywdy temu celnikowi, ale jak mi powiedział, że zabiera mi wszystkie moje pieniądze, Boże, Boże, pomóż mi. Jeżeli pani nie będzie mówić nam prawdy, nikt nie uchroni panią przed więzieniem. Nikt pani nie pomoże. Nawet Bóg! Pytam jeszcze raz. Pytam po raz ostatni. Z czyjego polecenia miała pani przewieźć pieniądze za granicę? Komu miała je pani tam wręczyć? Nie. Uciekła? Nieprawdopodobne. Ale dokąd uciekła? I przed kim? Boguś? Ty coś wiesz, prawda? Wiesz, tylko nie chcesz, albo może nie możesz powiedzieć. Czyż nie wygłupia się, ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie wiem, o co chodzi. Ona się nigdy nikogo nie bała. No, może za wyjątkiem Kłosa, ale on jest przecież w Ameryce. Renata się odezwała? Nie. Dziwne, prawda? Nic tego nie rozumiem. Ja przypuszczam, że twój mąż coś wie. Oczywiście mam na myśli Bogdana. Ta parka chciwusów często działała razem. Nie będziesz zaprzeczał Bogusiu, prawda?
Pieniądze to dla nich wszystko. On jest zły i wyrachowany, a ona głupia i przekupna. Nie mów tak o Renacie. Mówię tak z dobrego serca. Mówię tak, bo się boję, że ten łajdak ją w coś wrobił. Uważaj na to, co mówisz. Bo co? Zamordujesz mnie? Utopisz, spalisz, powiesisz czy otrujesz? Jest skończona, idiotko. Chciałbyś. Chciałbyś, żebym była taka naiwna jak moja kochana siostrunia. Bardzo byłoby ci to na rękę. Już nie jestem naiwna. Wyleczyłam się. Bogdan bardzo mi w tym pomógł. Cześć, Zosiu. Mówi Ewa. No, jak się masz? A jak maleństwo? O, wspaniale. Słuchaj, chciałabym się z tobą umówić. Oczywiście, przyjadę do Radomia. Jak najszybciej. Bardzo mi na tym zależy. Powiem ci tylko jedno, że rozwodzę się i chciałabym cię prosić, żebyś świadczyła na rozprawie. A nic nie mów. Nie decyduj. Zaczekaj. Przyjadę, pogadamy. No, to całuję cię. Do zobaczenia, Zosiu. Pa. Widzę, że zrobiłaś się ostatnio bezczelna. Uczę się od ciebie. Wolno, ale się uczę. Nie bardzo. Ta idiotka Zosia to nie jest najlepszy świadek. Możesz mi wierzyć. Nie bądź taki pewny siebie. Myślisz, że masz w rękawie wszystkie asy? Mylisz się, mój kochany. Ewa jest moją siostrą. Jeśli zechce powołać mnie na świadka, nie będę dla ciebie takim łatwym łupem jak Zosia. Możesz być pewny. Zgodziłabyś się świadczyć przeciwko Bogdanowi? Czemu nie? Jak mawiał nasz wspólny, kochany i szlachetny tatuś, niech zwycięża prawda i sprawiedliwość. Koniec cytatu. Obydwie bardzo mało wiecie o prawie i sprawiedliwości, a już najmniej o profesorze Kamieńskim. O co ci chodzi? O nic, naprawdę, o nic. A ty, Ewo, bardzo mało wiesz o swoim mężu. To złodziej i oszust. Milcz. Boisz się prawdy? Nie mogę tego słuchać. Idę do Piotrka. Nie masz po co, nie wrócił jeszcze ze szkoły. Przecież powinien już być. To jest właśnie twoje wychowanie. Nigdy nie masz pojęcia, gdzie są twoje dzieci. Piotrek? Mogę wejść? Pewnie, proszę. Coś się stało? Nie, nic. A co się miało stać? No nie wiem, nie spodziewałam się ciebie. Właśnie wychodzę. Wychodzisz? Mhm. Dokąd? No, bo ja chciałam się ciebie o coś zapytać. No to mów, o co chodzi. Hej. Co jest? Przecież widzę. Magda, ja chciałabym z tobą mieszkać. Mogę? Jak to? Ze mną tutaj? No, a czemu nie? O co znowu chodzi? Pokłóciłeś się z mamą? Nie, z nikim się nie pokłóciłem. Tylko oni ciągle się kłócą. Pomyślałem sobie, że jakbym z tobą zamieszkał, to dla nich wszystkich byłoby lepiej. Posłuchaj, Piotrek. To nie jest takie proste. Ja teraz muszę wyjść. A może pójdziesz ze mną? Dokąd? Idę do babci. Do naszej babci? Ona nie żyje. Ale nie do tej ze strony mamy, tylko z tej drugiej. Od taty. Mama ci nic nie mówiła? Mówiła, że jest chora i że jest w jakimś szpitalu. Właściwie to w domu opieki, u sióstr. No wiesz, idę tam pomagać. Pójdziesz za mną. Nigdy jeszcze nie byłeś u babci. Wtedy pogadamy.
Dobra? No chodź. O, proszę, proszę. Nareszcie. Proszę wejść. Nareszcie zapomnieliśmy się. Jak to mówią, człowiek ze człowiekiem się nie zejdzie, ale góra do góry przyjdzie. No rzeczywiście, ostatnio nie miałam wiele czasu. Ale dzisiaj wieczór nasz. Tak, jak się namówiłyśmy w telefonie. Namówimy się za całe czasy. Tak się mówi? Nagadamy się za wszystkie czasy. A ja mam tu coś. Prawdziwe Porto. Kocham Porto, a ty? No, piłam może ze dwa razy w życiu. Popijemy ten smaku łyk. Tak się mówi. Tak, tak się mówi. To dobre słowo. Smaczny łyk. Przejdźmy do mojego pokoju. Zaczekaj, przyniosę herbatę. Cześć, babciu. Dzisiaj przyszłam z bratem. Dzień dobry. Posprzątamy ci tutaj. Ona mnie słyszy? Nie wiem. W każdym razie nic nie mówi. Dlaczego tutaj przychodzisz? Chcę pomagać, przecież to nasza babcia. Przez tyle lat była tu sama. Ojciec twierdzi, że nic o niej nie wiedział. Przez tyle czasu nic nie mówiła? Nie wiedziała, że ma nas? Nikt jej nie odwiedzał? Tak. No i nic nikomu nie mówiła? Nie kazała szukać? Piotrek. Ona nie jest całkiem... No wiesz. Rozumiesz. Nie wszystko z nią w porządku. No, pójdę po Kubę i szczotkę, umyjemy podłogę. Biegły dwa łączą się.